Wielkimi krokami zbliża się premiera Black w Wukong, czyli chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. No i właśnie im bliżej tej premiery, to coraz więcej jest nam pokazywane i niektóre osoby pochodzące z różnych redakcji miały już okazję ograć fragment tej rozgrywki. I mimo, że wszystko wygląda ładnie, to jednak twórcy oskarżani są o seksizm. Oprócz tego sporo rzeczy też powyciekało, mianowicie dostaliśmy informację o rzekomym możliwym, już niestety anulowanym dodatku do Cyberpunka 2077, który miałby zabrać nas na inne ciało niebieskie, aż dwie gry o super superbohaterach również pojawiły się gdzieś w sieci. Mianowicie gameplay z Wolverina ponownie pojawił się w internecie, a o grze AAA o Wonder Woman dowiedzieliśmy się całkiem sporej ilości nowości. A na sam koniec sequel Lords of the Fallen został potwierdzony. Tak więc Black Myth Wukong już na wielu trailerach czy zwiastunach prezentował się po prostu świetnie i mogłoby się wydawać, że cały ten hype i to całe zainteresowanie tą grą 20 sierpnia, czyli w dzień jej premiery, sprawi, że Wukong stanie się rzeczywistym hitem. Z racji, że już no niedużo zostało czasu, to Game Science postanowiło niektórym dziennikarzom z branży gier udzielić dostępu do dema tej gry i stestować to dzieło samodzielnie. Swoje materiały na ten temat udostępnił chociażby IGN czy GameSpot, z których można wywnioskować, że wszystko rzeczywiście wygląda ładnie, pięknie i gra została przygotowana z największym przyłożeniem do detali. Niesamowicie dobrze jest oddany ten chiński klimat, ta chińska kultura. W końcu wcielamy się w Małpiego Króla, Wukonga czy Czyli taką mityczną postać z tamtych regionów, bardzo przypomina to Souls likea ale nie do końca, bo są pewne mechanizmy czy pewne założenia, które po prostu zmieniają trochę ten styl rozgrywki i narzucają na nas troszeczkę inne podejście, które nijak ma się do tego ze Soulsów. Oczywiście mamy bossy i przeciwników, mówi się, że ci główni przeciwnicy są naprawdę mocni i ciężko się z nimi walczy. I nie będzie to tak sielankowe doświadczenie, jak się wszystkim może wydawać. Jednakże twórcy tej gry, czyli Game Science, są oskarżani przez IG. O seksizm. No i właśnie pod ich materiałem pojawił się stos, a raczej nie stos, bo wszystkie praktycznie komentarze są negatywne i dotyczą właśnie braku przeprosin ze strony IGN, które to nieco manipulowało faktami i wysnuło zarzuty o seksizm i mizogonię w kierunku twórców Wukonga. W 2023 roku pojawił się właśnie artykuł, w którym to jedna z redaktorek krytykowała kulturę pracy właśnie w tym studiu, oskarżając zespół o niemoralne podejście do kobiet. Dziennikarka Miała też okazję sprawdzić to demo i dołożyła też swoją cegiełkę do tego materiału, który niedawno się pojawił na IGN, mówiąc, że Game Science wciąż nie przeprosiło, wciąż z ich strony nie ma wystosowanego żadnego oświadczenia na ten temat, a do tego podkreśliła, że w demie, w którym to przyszło jej się troszeczkę pobawić, nie napotkała żadnych kobiecych postaci. Napisała, że prezentowany fragment, który odbywa się w jakiejś tam buddyjskiej świątyni, nie pojawiła się żadna kobieta, co według tej redakcji, Aktorki, stanowi jasny argument w sprawie, że rzeczywiście game science jest, no, zbiorem ludzi, którzy są mizoginami i seksistami. Brzmi to niedorzecznie i abstrakcyjnie, no ale w ostatnim czasie IGN chyba nas już do tego nieco przyzwyczaja. Przejdźmy teraz do wycieków, bo tutaj się sporo podziało. No i tak jak wspomniałem, pojawiły się pewne doniesienia o tym, że nowy dodatek, który już niestety się nie pojawi, do Cyberpunka 2077, miałby zabrać nas na, uwaga, uwaga, księżyc. Graczom udało się dokopać do takich szczegółów z dawnego wycieku danych polskiego studia i właśnie w tym starym wycieku CD Projekt Red doszukali się rzeczy na temat anulowanego rozszerzenia, który z założenia miał właśnie zaprezentować nam nową mapę, która to byłaby osadzona w futurystycznym zamieszkałem już... Zapisane dane sugerowały nam, że wszystko miałoby wskazywać na to, iż megakorporacje szykowałyby się do nowej wojny, a sama mapa miała stanowić około 25% rozmiaru Night City. Mielibyśmy dostać całkowicie inną architekturę, nowe bazy, nowe budynki, a do tego V, czyli główna postać, miałaby korzystać z łazika, którym to przemieszczałaby się po całym terenie. Do czegoś takiego już niestety nie dojdzie, bo Cyberpunk 2077 został pozostawiony w tyle i jedynym DLC-kiem, jakim Możemy się cieszyć, to jest Phantom Liberty. Ale co by nie mówić, wizja Cyberpunk'a na księżycu z pewnością jest naprawdę intrygująca. Przechodząc dalej, no to Wolverine ponownie wyciekł. Wszystko to dlatego, że już w tamtym roku Insomniac Games był ofiarą wielkiego ataku hakerskiego i ponad 1,5 terabajta danych wyciekło z ich serwerów. I w dalszym ciągu bardzo wpływa na właśnie pracę tego studia. Od zapowiedzi Wolverina już troszeczkę minęło, a informacji o nim nie mamy zbyt wiele, no ale Właśnie hakerzy nam pozwalają troszeczkę się dowiedzieć o tym, jak ta gra wygląda i z czym to się w sumie je. No i w sieci pojawił się 13-minutowy gameplay na pc który to prezentuje materiały z najpewniej wersji deweloperskiej, która to też wyciekła te kilka miesięcy temu. Natomiast moje odczucia co do tego całego dema deweloperskiego są takie, że w sumie dostajemy Wolverina, ale na bazie mechanik ze Spider-mana. Wygląda to bardzo podobnie i schemat wydaje się być taki sam, no ale też nie należy że jakoś się tutaj nastawiać po tym wycieku, gdyż posiada on po prostu ogrom różnych niedoróbek i z wiadomych przyczyn on wycieka, a nie jest oficjalnie gdzieś tam pokazany, można również bez problemu wysnuć wniosek, że czeka nas naprawdę też brutalne doświadczenie w tej grze i Insomniac z pewnością będzie się kierował w stronę troszeczkę dorosłego, że tak to nazwę, klimatu. No ale to nie jedyna gra o superbohaterach, o której coś tam wyciekło. Tym razem przejdziemy do innego uniwersum, bo DC, którego to adaptacja na gry zajmuje się Warner Bros. Jakiś czas temu został zapowiedziany taki tytuł jak Wonder Woman, o którym to niedawno usłyszeliśmy, że produkcja boryka się z dosyć sporymi problemami deweloperskimi. Poznaliśmy parę szczegółów na temat tej gry, a to wszystko dzięki pewnej ankiecie marketingowej, którą to podzielił się jeden z użytkowników Reddita. To, co tam się pojawiło, no już nie uszło naszej uwadze. Według tego Wonder Woman ma oczywiście być singleplayerówką z otwartym światem. Nie zabraknie tam właśnie wielu postaci z uniwersum DC, a główni antagoniści, no to przede wszystkim będą postacie kobiece. Gra skupi się na szybkiej i dynamicznej walce i istotną rolę będą odgrywać różne efektowne kombinacje, ciosy, no i tak dalej. Co ciekawe, w grze mamy natrafić także na przeciwników i sojuszników generowanych proceduralnie. Jest to związane z tym, że do gry powróci pewien system, czyli Nemesis. NPC mają po prostu pamiętać nasze wybory czy podjęte decyzje. Jest również duża nadzieja, że właśnie Monolith, w której jest odpowiedzialna za Wonder Woman, będzie tworzyło tą grę w ich starym, dobrze znanym stylu. No i na koniec został nam temat Lords of the Fallen, którego to faza rozwijania i wsparcia już się zakończyła. Jednakże CA Games oficjalnie postanowiło już ogłosić, że pracuje nad sequelem dla Lords of the Fallen, który ma zadebiutować w 2026 roku. Jak wiemy, Lords of the Fallen został przyjęty różnie wśród fanów Souls-likeów i nie tylko. Niektórzy narzekali, że no nie był to zbytnio oddany Souls-like. Drudzy mówili, że gra jest jak najbardziej ok i w porządku. Prawda, prawdopodobnie leży gdzieś po środku. Mimo to jednak warto mieć oko na to, co przygotowują nam ci twórcy. Jednak na tym ogłoszeniu się nie skończyło, gdyż powiedzieli również, że zawarli umowę z Epic Games Store. A to mniej więcej oznacza tyle, że tytuł będzie dostępny ekskluzywnie na Epic Games Store na PC-tach i niestety nie będziemy w stanie go zakupić na Steamie czy Gogu. Ale czy rzeczywiście jest to taka spora wada? W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Valve, no niestety, stosuje pewne dziwne zagrywki i nieco kontroluje rynek, więc cena na tej właśnie platformie jest zawyżana. Oczywiście wiele głosów już się odezwało, że taki ruch jest nieco, no nie na miejscu i ta ekskluzywność dla Epica troszeczkę dyskwalifikuje nowe Lords of the Fallen, które gdzieś tam kiedyś będzie wydane, no ale jednak jest już to kwestia subiektywna. To by było na tyle, na razie cześć pa.